Słuchajcie, na drugi kanał, który niedawno założyłem, wrzuciłem filmik, który miałem w sumie wstawić na ten kanał, ale postanowiłem, że nie będę robił syfu tutaj. Wrzuciłem tam film, w którym objaśniam wam całą sytuację odnośnie privów, o tym, czy będę nagrywał privy, jeżeli tak, to jak to będę robił. Więc jeżeli ciekawi was ten temat, to zapraszam do opisu, tam macie link, albo wbijcie w ogóle na kanał i tam posłuchajcie. Cześć, ja jestem Trim, witam was w piątym odcinku z serwera Etolin. I dzisiaj zaczynamy sobie od leveli konia. Znowu trochę tych misji podciągnąłem. I powiem wam, że ta misja jakoś tam idzie. Trochę się już przyzwyczaiłem do tego, że trzeba biegać z tymi levelami. I na szczęście nie pali ich tak dużo. To znaczy dwa razy, max trzy razy spali i tak to przyjmuję. Bo się bałem takiej sytuacji, że na przykład, wiecie, 10 razy będę robił tą samą misję, na szczęście to się nie zdarzyło, tfu, żeby się nie zdarzyło. Oprócz tego wystawiłem sobie jeszcze parę rzeczy w sklepiku, czyli jakieś tam książki, opaski zapomnienia, kadeki, które mi tam zostały i też dla jej wystawiłem ingieng za jakąś chorą cenę, myślałem, że może jakimś cudem ktoś kupi, wiecie, i trochę się dorobię na tym, ale oczywiście nikt się na to nie skusił. I odnośnie samych książek, to tak jak widzicie, przeczytałem sobie przy was, ponieważ miałem możliwość przeczytania książek z poprzedniego dnia i jeszcze miałem EXO i chciałem trochę czarowane podciągnąć. I coś tam powchodziło na kolejny poziom, ale wiecie, to jest dopiero początek, a książki się czyta co 24 godziny. Znaczy generalnie jak ci nie wejdzie to od 18 do 24, jak ci wejdzie to od 24 do 30 godzin, jest też takie nieregularne. I wraz z przeczytanymi książkami coraz mniejszą mamy szansę na to, że nam książka wbije. Więc naprawdę bez jakichś EXO to się czyta te książki naprawdę miesiącami. No i też niestety przypadkiem kliknąłem na kolejną broń bohatera, chociaż miałem taką zasadę, że chciałem jej odbierać co 15 dni, to czasami przy odbieraniu misji może się taki misklik zdarzyć i się przypadkiem jej odbierze. A tutaj niechcący trafiłem na event na PL-u. Myślałem, że nagrywam, jaki to PL jest pobugowany. Potem szedłem na forum Metina i się okazało, że w tym czasie, gdy grałem, trwał event z Super Kamiami Metin. W ogóle nie wiedziałem, że taki event istnieje na PL-u, dlatego byłem taki zaskoczony. I polega to na tym, że respią nam się metki, ale one się respią podwójne, czyli wiecie, bardziej się opłaca bić je. Tylko że ja na tym levelu i z tym eku tak słabo sobie radziłem, dlatego w sumie nie brałem w tym udziału. No i ten dom aukcyjny na PL-u. Słuchajcie, jak ja to zobaczyłem, to tak śmiechem wybuchłem. Tylko PL mógł na taki pomysł wpaść. I polega to na tym, że jest przedmiot w domu aukcyjnym i gracze normalnie za smocze monety licytują go. Czyli kto da więcej, ten go wygrywa i zgarnia. I jak ja to zobaczyłem, Boże kochany, to naprawdę miałem z tego ubaw przez resztę wieczoru. Jestem ciekawy, co w ogóle wy o tym sądzicie, ale dla mnie to jest patologia po prostu. To już jest przesada naprawdę. Oprócz tego, że wcześniej trafiłem na event z metkami, to cały czas na PL regularnie trwał event z kartami, czyli kolejny karciany event po kartach OK. I tym razem ta gra się nazywała Schwytek Króla, czyli mieliśmy karciankę, w której odkrywaliśmy karty i trafialiśmy króla i zdobywaliśmy jakieś tam nagrody w zależności od tego, ile punktów zebraliśmy. No i tak, celem gry było uzbieranie jak największej ilości punktów. Potem możemy te punkty na złotą, srebrną lub brązową szkatułkę wymieniać. I gra na pierwszy rzut oka wydaje się trochę skomplikowana i bez sensu, ale jak się trochę pogra, to człowiek coraz więcej czai. No i zasady są dość proste, czyli mamy ten sam zestaw kart przez cały czas, czyli jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i króla. Bierzemy na początku samym jedynkę i potem odkrywamy tu jedynką karty, które mamy zakryte. No i potem powtarzamy tą czynność, jeżeli mamy kartę taką samą lub wyższą, wtedy karta nam znika, jeżeli mamy niższą, zgarniamy punkty. I robimy tam tak do samego końca, póki nie będziemy mieli do odkrycia króla i królem musimy zbić króla i wtedy zgarniamy punkty. Trochę żałuję, że bardziej nie wziąłem udziału w tym evencie, ale wiecie, tak naprawdę dopiero rozwijałem postać, tak naprawdę mało siedziałem na spocie, mało dropiłem i expiłem, więc też nie mogę wam pokazać jakiejś takiej zaawansowanej rozgrywki, bo jeszcze nie obczaiłem do końca tak tych zasad. Mogę wam pokazać taką rozgrywkę poglądową. Jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę fajną gierkę, to widziałem, że na YouTubie właśnie ludzie nagrywali, jak naprawdę ogarniają te gry i te wszystkie taktyki, więc tam zobaczycie. A też żałuję, ponieważ drop jest naprawdę fajny. Z tej złotej szkaty, zaraz zobaczycie, naprawdę jest bardzo fajny drop. No i niestety nie dane mi było dropnąć tak dużo tych szkatułek, ale tak się fortunnie zdarzyło, że pewien z was, właśnie jeden z widzów, zaoferował, że rzuci mi szkatułki, żebym pokazał na odcinku, także dzięki temu możecie zobaczyć właśnie takie 10 poglądowych szkatułek złotych. W ogóle gość miał gest, ponieważ jedna szkata kosztuje około wona do półtorej wona, więc naprawdę doceniam to bardzo. Ale ten drop w sumie, znaczy mi się nie poszczęściło, bo nie dropiłem żadnego wierzchowca, peta, czy z takich, wiecie, fajniejszych rzeczy, tych na końcu listy. Ale mimo wszystko i tak drop w miarę fajny i tak warto było wziąć udział w tym evencie. Więc naprawdę na plus, tylko naprawdę trzeba było te zasady ogarniać i od tego trzeba było zacząć. Jak widzicie, dropu mi dodanie, czyli to jest chyba jeden z lepszych tych części dropu z tej złotej szkatułki. I wpadłem na naprawdę fajny pomysł, jakby to dodanie wykorzystać, ale to zobaczycie w przyszłych odcinkach, jak to wykorzystamy. Coś sobie ulepszymy i wybonujemy, więc będzie ciekawie na pewno. I teraz przejdziemy sobie do łowienia. Pokażę wam ten cały system łowienia, na czym on polega. Bo się naprawdę bardzo zmienił na PL-u i już nie wystarczy kliknąć spację w odpowiednim czasie, tylko trzeba się teraz trochę namachać. Zaczynając od początku, tak naprawdę nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o przynęty, bo dalej mamy robaka i papkę.
Schody się zaczynają w momencie, kiedy już, wiecie, wybierzemy połów i zaczynamy łowić. Wtedy mamy interfejs, w którym musimy za pomocą myszki kliknąć 3 razy w rybkę w tym kółku. I to wbrew pozorom nie jest takie proste, bo połowiłem sobie przez chwilę, żeby przetestować ten system. I chwilę się trzeba napocić, żeby pocelować w ogóle 3 razy trafić w tą rybkę. Jeżeli 3 razy, wiecie, jeżeli nie trafimy parę razy, to wtedy nam się czas skraca i łowienie jest niepomyślne. I są jeszcze takie rzeczy jak wędka węglowa lub bonus złotego tuńczyka, ale nie będziemy się w to zagłębiać, ponieważ może mi się w czasie gry trafi taki incydent, to wtedy wytłumaczę to. A teraz takie info bardziej dla osób, które na PL-u nie grają i tylko serię oglądają. A teraz w związku z tym, że latam w złotych kolczykach plus 6, to postanowiłem, że ulepszymy sobie ebonki. No bo to jednak jest, wiecie, ebonki to jest taki etap w grze, gdzie ten 33 level, powiedzmy na 40, jak teraz w moim przypadku, że trzeba te ebonki mieć. I najlepiej jest chyba wykup ze względu na to, że na rynku dużo takich rzeczy nie ma, a jeżeli coś się pojawi, to naprawdę w chorych cenach. I wydawało mi się, że uda mi się zrobić ebonki poniżej 100 000, bo tam miałem oczywiście więcej, tylko chodziło o to, żeby to mi się opłacało, ponieważ ja chcę na tym jakby zarabiać, a nie być w plecy, bo zawsze łatwiej jest kupić niż zrobić. Ale liczyłem na trochę farta i muszę tego farta trochę wypróbować, czy tego farta dalej mam, czy jednak nie. Oczywiście wypróbować teraz, lepiej teraz niż na większych kwotach, typu truta czy coś takiego. No i tak skupowałem sobie itemki. Część ulepków oczywiście miałem, ponieważ mam tu postać przecież streama tamtego, czyli postać z ulepkami. I tam też sporo tych ulepków jest, jakieś ząbki orka w dużej ilości czy coś takiego, więc na tym też bardzo dużo zaoszczędziłem. I tak szukając ulepków po różnych królestwach, słuchajcie, wpadłem na genialny pomysł, w jaki sposób możemy przesyłać sobie ulepki między królestwami. I ten sposób jest naprawdę genialny w swojej prostocie. I polega on na tym, że robimy na jednym koncie dwie postacie. Jedną postacią idziemy sobie do Gino, tylko najpierw musimy mieć na niej jakiś hajs. Na przykład na Etolinie 50 000, myślę, spokojnie wystarczy na to, żeby mieć na parę tygodni, na przykład na podstawowe ulepki, które potrzebujemy. Idziemy sobie do Gino i w moim przypadku kupujemy sobie ości parę. I tam przynoszę sobie jakieś rzeczy, ale to nieważne. Kupuję sobie ości, kupuję sobie depozyt, potem przynoszę sobie te rzeczy do depozytu i potem przelogowuję się na tą postać, która sobie stoi w Shinso. I nią też wykupuję depozyt. Potem otwieram sobie ten depozyt, wyjmuję rzeczy i mam rzeczy w Shinso i nie muszę lecieć główną postacią. Nie potrzebuję czas marnować, bo nikomu się oczywiście nie chce. I wiem, że pewnie część z was zna ten sposób, ale jaram się tym, ponieważ ja to na to sam wpadłem. Jakby potrzeba wymogła na mnie, wiecie, wynalezienie tego sposobu. Więc jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to niech korzysta śmiało i niech, mam nadzieję, że ułatwiłem mu grę. A co do samych ebonków, to widzicie, że naprawdę paliło niemiłosiernie. Sporo mi tych prób weszło na plus 8. Naprawdę nie mogę narzekać do plus 8, że jak tam wchodziło. Ale potem zaczęły się już schody, bo na tą 9 w ogóle nie chciało wejść. A wiecie, im więcej marnuję tych bodzi, im więcej marnuję zębów, tym mniej się to staje opłacalne. Aż w końcu stanąłem na jednym etapie i już nie robiłem dalej, ponieważ jakby hajsu mi za dużo szło. I zostawiłem sobie, wiecie, już plus 8, ponieważ uznałem, że na razie ebonki plus 8 mi starczą, a potem sobie kupię już jakieś takie wymonowane już na stałe, więc niestety to ulepszanie jest na minus i to chyba nawet znaczne, znaczy no na pewno znaczne, bo tych zamków mi poszło. Ja sobie ząbki zostawiłem na oddawanie do biologa, potem się okazało, że będę musiał skupować jeszcze, żeby oddawać je, więc naprawdę lipa straszna z tym. Ale mimo tego, że zostawiłem na plus 8, to HP mi doszło bardzo dużo, chociaż różnica między plus 8 a plus 9 jest naprawdę bardzo diametralna, to i tak jestem zadowolony z efektu i jeszcze żeby go podbić, to kupiłem sobie budki na niższy level na HP, bo zdecydowałem, że niby mam te deszczowe kupione, ale zanim ja wbiję 51 level, to będę musiał pójść do V1 poekspić, a żeby poekspić potrzebuję więcej HP, że sobie nie dam rady. Więc kupiłem sobie je, a te deszczowe sprzeda się za większą cenę. I poszedłem sobie na Lorda, ponieważ miałem misję, żeby tam Lorda rozbić. I to była ta misja z tej serii, wiecie, tych nowych misji. Bo pamiętam, jak wcześniej grałem na PL-u, takiej misji na 100% nie było. To było jeszcze przed dodaniem tych rozszerzeń, ekwipunku i tak dalej. No i właśnie to była nagroda z tej misji, więc nie wiedząc o tym, naprawdę miałem dużą niespodziankę, że dostałem taką fajną rzecz. I to jest rozszerzenie, które nam, wiecie, rozszerza te pozostałe, wiecie, 3 strony weku, znaczy 2 strony weku. Po kolei musimy każdy wiersz jakby oddzielnie sobie rozszerzyć, wiecie, dając konkretną ilość tych przedmiotów, więc tego też się by zeszło, więc trochę SM-ów mamy do przodu, więc bardzo fajnie. A na Lordzie, mimo tego, że byłem WP-kiem, to i tak sobie nie radziłem, więc trochę mnie to zmartwiło, bo zastanawiałem się, jak ja sobie poradzę w ogóle w innych lokalizacjach. Myślałem, że czarowane, wiecie, zrobi za mnie robotę w każdej lokalizacji, a się okazuje, że trzeba je najpierw na P wbić, że na M to trochę nie działa zbyt dobrze. Więc oprócz tego, że musimy sobie podrasować całe EQ, to muszę też wbijać regularnie skille. Najlepiej byłoby jakoś szybko podciągnąć, bo naprawdę czuć, że te skille odstają i to bardzo. Brakuje strachu, brakuje czerwanego, a szczególnie tego procentu, bo DMG jest spoko, ale procentu do PZ-a brakuje, tego wiecie, latania HP charakterystycznego WPK. No i tak dla ostatecznego testu powiedziałem sobie, że pójdę sobie po EXP do V1. Zobaczymy sobie, jak mi pójdzie, ile tych grupek wezmę. Nie spodziewałem się spotu, ale pomyślałem, że może parę grupek i jakoś tam będzie leciało. A że teraz jest tych dopalaczy na PL,
levelu z XP naprawdę bardzo dużo, to XP się dużo przyjemniej niż XP kiedyś. Już nawet nie biorę pod uwagę to, jaką ludzie już mają wiedzę na temat gry. Ale wiecie, samo XP już jest przyjemniejsze, szczególnie, że gram WP-kiem. Chociaż w sumie specjalnie, wiecie, żeby nie przyć sobie gry, żeby ta gra była cały czas, wiecie, taka fajna, przyjemna, właśnie dlatego też najpierw zrobiłem tego WP-ka. I w V1 szło lepiej niż myślałem. Były takie momenty nawet, że z tym... Że naprawdę jak zebrałem, wiem, że to wygląda komicznie, jak ja biorę te spoty, że to nie wygląda zbyt ładnie, ale muszę się przyzwyczaić do, wiecie, tego systemu, że to już nie jest priv, tu nie ma pelerynek, trzeba sobie samemu odlurowywać ten spot, znaczy lurować ten spot i że te, wiecie, cięcie z środa będzie troszeczkę później na militarze, więc na razie trzeba się trochę pomęczyć, ale zrobi się militara, to XP nie będzie bardzo przyjemne, bo XP-ujem sobie dwojem z cięciem z siodła i spot V2 brało się tak cudownie przyjemnie, że naprawdę brakowało tego tutaj, więc streszczam się z tym militarem i potem XP będzie przyjemniejszy. Ale dawałem sobie radę całkiem spoko, nie mogę narzekać naprawdę na to, jak XP leciał i jak sobie radziłem. W końcu to jest dwupek, więc on zawsze jest taką klasę wyżej z tym poziomem, wiecie, brania spotów i dropienia. Dlatego każdy robi właśnie WP-ka na dropka. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Skróciłem wam materiał tak, żeby był taki skondensowany i ciekawy, bo wyszło mi 25 minut, a z niego zrobiłem, z tego co widzę, 11,5 minuty, więc wyszło chyba ok. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dodajcie łapkę w górę, dajcie suba na kanale, bo dalej jest ich bardzo mało. Fajnie było to podciągnąć, a my się widzimy za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!